bardziej jak w domu, mimo że jesteście 1000 mil stamtąd. Ajajajajaj. Myślę, że bardzo lubimy Chicago. To jest super miejsce. Widać, jak nasz syn się cieszy z tego, gdzie żyjemy. Myślę, że dobrze trafiliśmy. Niczego tu nam nie brakuje. Dla mnie osobiście ważne było też to, gdzie moja rodzina będzie szczęśliwa i myślę, że rodzina jest tu w tym miejscu bardzo szczęśliwa. To chyba przede wszystkim to, jacy są ludzie życzliwi, że w ogóle, no, że na każdym kroku, no nie wiem, rozmawiają z nami, zaczepiają kubusia. Są bardzo otwarci, pytają się zazwyczaj, jak leci. Na pewno przeprowadzka jest bardzo daleka i to pierwszy raz nam się zdarzyło, że z Polski przeprowadziliśmy się za granicę i to jest aż tak daleko. Myślę, że to bardziej zjednoczy, łączy nas bardziej w taką całość, że jesteśmy tak daleko, to musimy po prostu siebie wspierać nawzajem, jak Ola mnie, tak jak Ole. Myślę, że istotną też dojrzeliśmy do tego momentu, żebyśmy założyli rodzinę w cięższej pracy. Cieszę się, kiedy po prostu widzę ich na stadionie, kiedy mogę zabrać kupę po każdym meczu na boisko, bo widzę, że on się bardzo, bardzo cieszy. Tak, ja myślę, że to jest taki mały Franiu, jak z tego, co mi opowiadają jego ciotki, jego mama. Tak samo, jak był mały, miał bardzo dużo energii, Kuba tak samo. Pewno widać, że lubi kopać piłkę, patrząc na jego tutaj. Piłki, wszędzie są piłki. Wow, pierwszy raz, jak się poczułem w Chicago, jak w Polsce, to jak wtedy sam mnie zabrałeś do polskiego sklepu, oczywiście na obrzeżach, gdzie zobaczyłem wszystkie produkty polskie, które mogłem kupić też w Polsce. Bo naprawdę tych Polaków na obrzeżach jest bardzo wielu. Jest wiele polskich sklepów, wiele imprez polonijnych oraz kościół, do którego bardzo często chodzimy, bo wierzymy w Boga. Ale staramy się po prostu myśleć pozytywnie i cieszyć się każdym dniem. I takie jest nasze po prostu motto, tak można powiedzieć. Wow!